Czy jest zasadne twierdzenie na podstawie Izajasza 6:8, że to Pan Jezus osobiście powiedział: oto jestem, poślij mnie, skoro te słowa wypowiada prorok Izajasz? Ten wiersz mówi: potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. Vorsicht, Pane, sagen, nein. Chciałbym być trochę bardziej ostrożny w tej sprawie. Wenn man sich den Zusammenhang in Jesaja 6 anschaut, jeśli się przyjrzy temu kontekstowi, czy kontekście, który tutaj jest, dann erkennt man, dass man vorsichtig sein muss, das auf den Herrn Jesus zu beziehen. To rozpoznamy, że trzeba być ostrożnym, jeśli chce się to odnieść do osoby Pana Jezusa. Da haben wir zuerst die Seraphim, die rufen heilig, heilig, heilig. Mamy tutaj najpierw tych, tych serafów, którzy wołają święty, święty, święty. Vers 3. W wierszu trzecim. Dann in Vers 5 sagt Jesaja: wehe mir, denn ich bin verloren. Potem w wierszu piątym Izajasz mówi: biada mi, zginąłem, albo jestem zgubiony. Und dann kommt die Zusage in Vers 7: deine Ungerechtigkeit ist gewichen und deine Sünde gesühnt. I potem on słyszy jakby to, to zapewnienie: usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Und in diesem Kontext kommt dann die Frage: wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? I w tym kontekście jest zadane to pytanie: kogo poślę i kto tam pójdzie? Und dann sagt Jesaja: hier bin ich, sende mich. I wtedy odpowiada Izajasz: oto jestem, poślij mnie. Also es ist eindeutig, dass sich das auf Jesaja bezieht. Więc wyraźnie to się odnosi do Izajasza. Und alles das, was vorher steht, können wir unmöglich auf den Herrn beziehen. I wszystko to, co przedtem jest tutaj napisane, nie, jest to niemożliwe, to odnosić, że aby to odnosić do Pana Jezusa. Und trotzdem würde ich auch etwas zur Nachsicht raten. A jednak chciałbym radzić, abyśmy byli takie, tacy trochę pobłażliwi, czy tolerancyjni. Wenn ein Bruder diesen Vers nun aus dem Zusammenhang herausnimmt und am Sonntagmorgen vorliest, jeśli jakiś brat ten wiersz wyrywa z kontekstu, w niedzielę rano odczyta, oder wenn im Gebet zitiert wird, albo jeśli w modlitwie jest on zacytowany, dann wollen wir das so annehmen und das nicht zu sehr verurteilen. To chcemy być takimi, żebyśmy nie zbyt mocno kogoś jak oceniali. Besser wäre es aber, wenn man zum Beispiel aus Psalm 40 zitieren würde. Lepiej byłoby, gdybyśmy na przykład cytowali z Psalmu 40. Dann ist man näher bei der Schrift. Wtedy jesteśmy bliżej treści Pisma. Psalm 40, Vers 8, da sprach ich, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Psalm 40, wiersz 8, wtedy rzekłem: oto przychodzę, w zwoju księgi napisano o mnie. In Hebräer 10 wird das ausdrücklich auf den Herrn Jesus bezogen. Hebrajczyków 10 to jest wyraźnie odnoszone do osoby Pana Jezusa. Und deshalb sind wir näher bei der Schrift, wenn wir Psalm 40 nehmen und nicht Jesaja 6. I dlatego jesteśmy bliżej Pisma, jeśli bierzemy Psalm 40, a nie Izajasza 6. Aber nochmal, lasst uns auch nicht gleich jemanden total verurteilen, wenn er es denn doch mal tut und anwendet. Ale chciałem jeszcze raz nikogo tak przekreślać, czy atakować, jeśli on ten wiersz Izajasza by w ten sposób tak zastosował. Wir unterscheiden ja auch an anderen Stellen schon mal zwischen Auslegung und Anwendung. Bo są też inne miejsca, w których jesteśmy w stanie rozróżnić pomiędzy rzeczywistym wykładaniem tego miejsca, a zastosowaniem jego. Das gibt übrigens mir viele Stellen aus dem Psalmen. To też na marginesie dotyczy wielu miejsc z psalmów, gdzie jest jakieś miejsce, które bezpośrednio nie mówi o Panu Jezusie, ale gdzie jednak jak najbardziej można to miejsce na Niego zastosować. Ja właśnie myślę o Psalmie 41, wiersz 10. Sogar der Mann meines Friedens, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Ferse gegen mich erhoben. Nawet przyjaciel mój, któremu zaufałem, który jadł mój chleb, podniósł piętę przeciwko mnie. O, tutaj w rzeczywistości chodzi o Achitofela, ale można to zastosować także i na Pana.